Dzień dobry, witam. Pamiętaj, przed wymianą żarówki wyłącz lampę. I tutaj zdradzam rozmiary od razu do 9 cm komplet. Wyłączamy z kontaktu, tak samo jak pstryczkiem, aby nas tutaj nic nie poraziło prądem. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo przede wszystkim. No i co? Chwytamy na dole tutaj za żarówkę z takimi metalowymi rozporowymi sprężynkami. Ja swoją wymieniłem od razu na żarówkę LED-ową z Ikei. Mam nadzieję, że jeszcze są dostępne. 0,5 W. Bardzo ładnie świeci, tak jak na samym początku, bo widać i w dalszej części filmu również będzie. Gwint E14, długość 3 cm. Cały otwór w lampie, nie wiem jak inne, ale mam dwie i w tych obu jest to 10 cm max, w związku z czym trzeba tą żaróweczkę sobie taką dosyć krótką kupić, ponieważ cały ten korpusik ma 7 cm. No i wkręcamy, naciskamy, trzymamy i gotowe. Naprawdę bajecznie prosta wymiana. Lampa solna, niezależnie od tego, czy się nagrzewa od żarówki, czy nie, i tak jonizuje powietrze. W związku z czym warto oszczędzać prąd, chronić środowisko i jednak tutaj tego nagrzewania nie stosować. Nie ma to potrzeby. Porowatość jest najważniejsza i powierzchnia, w związku z czym można mieć więcej lamp w pomieszczeniu na mniejszym zużyciu prądu, po prostu LED-owe żaróweczki. I tak samo będzie to spełniało swoją funkcję. 0,5 W, naprawdę ładnie świeci. W dzień przecież tego nie włączamy, bo ona i tak jonizuje. Wieczorem jest bardzo dekoracyjna, naprawdę fajna. Polecam posiadanie w salonie, w sypialni, w gabinecie. Naprawdę fajna, fajna sprawa. I tutaj jest już w ciemni.